Ale! To jest kurwa ważne, Kuba ale. Przesyła 2 zł i 91 groszy. Witaj Rafale, jakie na dziś relacje z Filipkiem? Jestem fanem jego muzo niedawna tak mocno krytykowanej. Tak życiowo Fifi wydaje się mega rozgarniętym gościem, oceniając po iki wywiadach. Pozdro mistrzu. Znaczy, no my trenujemy w tym samym klubie, co prawda nie przecieramy się na treningach z tego tytułu, że ja dłuższego czasu nie ćwiczyłem, ale no, relacje koleżeńskie myślę, że mamy. Ja też z nim ostatnio jechałem na High League'a, chyba jak się nie mylę, to jesteśmy umówieni, żeby na galę też tego High League'a jechać, tylko on coś chyba wspominał, że nie wie, czy będzie mógł pojechać, bo urodziny kolegi ma, czy coś takiego, ale mamy relacje koleżeńskie z Filipkiem, bardzo w porządku ziomek się wydaje. Może czasami, ja też mu doradziłem tak prywatnie od siebie, żeby nie gryźć się za język, nie łapał się za język, tylko żeby mówił, co myśli, bo on niejednokrotnie ma bardzo krytyczne zdanie odnośnie tego, co się w internecie dzieje, tego wszechobecnego kolesiostwa i kurestwa, które jest szerzone, natomiast on na ten temat się głośno nie wypowiada, bo stara się być miły dla innych ludzi. Mu powiedziałem, stary, nie rób tego, nie gryź się w język, jak ktoś ci kurwa siedzi na sercu, to powiedz, wyjebane. To, czy sprawisz przykrość kurwie, to nie ma znaczenia, kurwa pozostanie kurwą. I zauważyłem, że ostatnio w wywiadzie trochę bardziej się otworzył i myślę, że Filipek dużo traci na tym przede wszystkim, że stara się być miły dla innych ludzi, zwłaszcza też stara się być w porządku do ludzi, którzy nie są w porządku wobec niego. Tak moim zdaniem nie możesz funkcjonować. Trzeba być fair w stosunku do ludzi, którzy są fair wobec ciebie, a nie fair w stosunku do ludzi, którzy ruchają cię w dupę. Ale mówię, to jest moje zdanie. Nie jadę na konfę, chodziło mi o walkę, nie o konfę, sorry, my bad.